Jesteś jedną z najbardziej znanych polskich modelek na świecie. Zdraź trochę tajników i plotek i tych opinii o modelkach i modelingu, które krążą. Na przykład, czy wy naprawdę odżywiacie się aż tak skąpo? Czy te waciki z sokiem to jest prawda? Więc no, chociaż najlepiej było zapytać mojego partnera tanecznego Roberta, bo jeżeli ja tańczę 5 godzin, jadłabym wacik, to umarłabym ze zmęczenia, muszę mieć siłę. Nasz pierwszy taniec wymaga ode mnie bardzo, bardzo dużej energii, bardzo dużo werwy, siły i no, jeżeli ja bym nie jadła, to po prostu nie byłabym w stanie się utrzymać na parkiecie. Ja jem dużo, tylko jem często, czy dużo ogólnie, a małe, mniejsze porcje co 2-3 godziny, więc i to się u mnie najlepiej sprawdza. A wiesz, że jakiś czas temu był taki duży skandal z Anią Rubik. Było takie zdjęcie, na którym ona była bardzo wychudzona. Jak ty się do tego odnosisz? Czy to jest prawidłowe, że modelki są aż tak szczupłe? Czy to zdjęcie akurat uważam, że to było duże przegięcie, bo Ania była tam ubrana w tak duże swetry, że nawet osoba, która jest grubsza, będąc ubrana w tak duże swetry, wyglądałaby w ten sposób. A na innych zdjęciach zachwycają się, że Ania ma cudowne i wspaniałe nogi tydzień później i wyglądała i miała dokładnie te same nogi, bo w tydzień jej masa radykalnie się nie zmieniła. To są jakieś trendy i warunki bycia modelką dyktowane odgórnie. Jeżeli dziewczyna decyduje się na to, żeby być modelką, no to musi tak wyglądać. Musi być szczupła, musi mieć chude ręce, chude nogi, bo ubrania na wybiegu tak prezentują się najlepiej. No i jest ciężko z tym dyskutować, bo jeżeli ja nie chcę, nie chciałabym, no to po prostu nie i koniec. Mogę sobie wyglądać inaczej, nie wiem, czy utyć, czy po prostu porzucić ten zawód, a że zawód jest odgórnie, musimy po prostu tak wyglądać, więc no ciężko z tym dyskutować. To tak jak zawodnik sumo nie może być za chudy, tak modelka ma wyglądać tak, a nie inaczej. I ja osobiście preferuję, na przykład bardziej podobają mi się dziewczyny na pokazach Victoria's Secret niż skrajnie wychudzone dziewczyny na niektórych wybiegach, ale tak jest odgórny wymóg i jak gdyby nie mam nic, znaczy ja nie jestem w stanie tego zmienić. Jeżeli mój bunt na przykład spowodowałby, że dziewczyny nie będą, że nie będą zatrudniać takich dziewczyn, to może bym coś z tym robił, ale jednostkowo nie ma to najmniejszego sensu. A z którym z projektantów pracuje się najtrudniej z tych znanych? Nie wiem, czy był ktoś taki. Zawsze byli różni ekscentrycy, jacyś dziwni, czy fotografowie, projektanci, ale raczej ja też do tego podchodziłam bardzo profesjonalnie i starałam się nie zaprzyjaźniać za bardzo, nie zagłębiać w jakieś takie zbyt głębokie relacje, żeby no to jednak była praca i ja nie dopuszczałam, nie przekraczałam pewnych granic. A miałaś może styczność z Karlem Lagerfeldem? On wydaje się taką osobą dosyć wycofaną, tajemniczą. On jest taki tajemniczy. Pracowałam z nim wielokrotnie dla pokazów Chanel i dla Karla Lagerfeld Gallery, dla Fendi. Zawsze miło wspominam tę współpracę, zawsze bardzo profesjonalny, zawsze doglądał modelek, taki bardzo cichy, nie mówi wiele, bardziej myśli, ale taki pan z klasą.